Pierwsze autobusy hybrydowe Wełku ruszyły w miasto. W czwartek 5 grudnia trzy nowe wozy Volvo przekazane zostały Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Jak mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Wełku, w kolejnym roku dołączą trzy kolejne. We wrześniu pojawiły się kolejne trzy hybrydy w ramach jednego kontraktu, jednego zamówienia. Udało nam się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej na zakup autobusów niskoemisyjnych. Firma Volvo wygrała ten przetarg i zrealizowała dostawę. Jest to autobus bardzo przyjazny środowisku, przyjazny też pasażerom, ponieważ ma 95 miejsc, w tym 30 siedzących, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jest to autobus niskopodwoziowy, niskopodłogowy, który ma też wysuwaną platformę, w ramach której mogą wjechać wózki inwalidzkie. W środku mamy gniazda USB do ładowania telefonów komórkowych, mamy system informacji głosowej, mamy informację świetlną. Autobusy hybrydowe mają przynieść korzyści. Pierwsza to oszczędność paliwa. Taka konfiguracja silnika elektrycznego i spalinowego powoduje dużo mniejsze zużycie paliwa. Według producenta jest to od 40 do 45% mniejsze zużycia w stosunku do normalnego autobusu. Silniki do prędkości 20 km na godzinę pobierają energię elektryczną. Po jej przekroczeniu uruchamia się napęd spalinowy. Drugi plus zatem to mniejsza emisja zanieczyszczeń. Zaraz po przekazaniu i jeździe testowej hybrydy wyjechały w regularne kursy i rotacyjnie będą obsługiwać wszystkie linie MZK. Koszt zakupu tych trzech nowych autobusów to 5 700 000 zł, z czego 3 900 000 zł stanowią środki unijne.